Budowa, jakiej nie widuje się często w przestrzeni publicznej nie tylko Krakowa. Od kilku miesięcy trwają intensywne prace przy tworzeniu nowej krakowskiej nekropolii. To pierwszy od wielu lat cmentarz, który powstaje w naszym mieście. Miejsce wybrano nieprzypadkowo, w Podgórkach Tynieckich, z dala od intensywnej zabudowy, ale w dynamicznie rozwijającej się południowo-zachodniej części Krakowa. Do tej pory pozbawionej swojego miejsca pochówku zmarłych. Nowy cmentarz swoim rozmiarem obejmie docelowo około 9 hektarów. Dla pierwszych 4 hektarów zimą wydane zostało pozwolenie na budowę. W tej chwili zagospodarowywana jest połowa tego obszaru. Wykonawca zrealizował już prace ziemne. Jest odwodnienie przyszłego cmentarza, położona instalacja oświetleniowa. Wytyczane są już alejki, przygotowywane kolumbaria. Ciężki sprzęt pracuje także przy zabezpieczeniu skarb, w związku z tym, że przyszły cmentarz położony jest na południowym stoku. Równolegle trwają intensywne prace w budynku administracyjno-ceremonialnym. Będzie tam dom pożegnań oraz zaplecze z sanitariatami i miejscami przeznaczonymi do kupna kwiatów czy zniczy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe całego obiektu, mającego w sumie ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni. Ten etap inwestycji, a więc około 2 hektary cmentarza i budynek administracyjno-ceremonialny, zakończy się jeszcze w tym roku. Przyszły cmentarz w Podgórkach Tynieckich to także przykład budowania metodą partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina nie musiała wydawać pieniędzy na budowę. Dała teren, wybudowała drogę dojazdową, parking na prawie 90 samochodów i posadziła 200 drzew w rejonie budynku z popielarni. Sam cmentarz, budynek administracyjno-ceremonialny, a także oddaną w 2016 roku pierwszą w Krakowie spopielarnię buduje za prawie 25 milionów złotych polsko-włoskie konsorcjum firm w składzie. Centrum Pogrzebowe, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych Klepsydra oraz Urciu Oli Groups.